Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft Oldemoc 9. Gramy dalej. Mam jeszcze kilka scrolli, które możemy użyć. Będziemy wtedy jeszcze mocniejsi trochę. Daje chyba mi wizję w ciemnościach, tak mi się wydaje. Tak jest. To niestety już nam się kończą, ale mamy jeszcze takie, patrzcie, Entity Reach 5. Patrz, jaki mam zasięg. Potężne to jest. Tylko teraz musimy znaleźć jakiegoś, prawda, smoka w końcu. A to nie będzie takie łatwe. Byłem tu już 15 tysięcy razy. W tym miejscu. E smoka jak nie było, tak nie ma. Może to. Proszę bardzo, jaki zasięg. Kurczę, no tu byłem tutaj już, byłem. Jak nie, to zacznę to wszystko rozkupywać po prostu i się jakoś dostaniemy do tego, o. O proszę, dostałem się gdzieś obok. Tu nie ma nic. Tu też nie, tu też nie. Pod nami. Pod nami też chyba nic nie ma, co? No nie, no pod nami to jest w ogóle ten. Pod nami to jest zupełnie po prostu jaskinia. No i tutaj no, nic nie będzie w takim razie. Także możemy się wycofać. O! Możemy sobie wrócić. Chociażby tutaj, nas jeszcze nie było, widzę. Dalej zbieram takie rzeczy. Anvil, jakiś smithing table. A smithing table to mam. Greenstone'a też mam, ale mogę sobie wziąć, nie wiem po co, ale mogę. Mamy dużo gemów. Także te gemy jak najbardziej będą przydatne. Kiedyś tam, na pewno. Lost Page. O, mamy więcej expa, fajnie. Podoba mi się to. Kolejny expik, dawaj. A, jeszcze dwa nawet widzę tutaj, o kurczę. Dużo dał expa. Ile mamy ty w ogóle? Diamond chest plate'ów. I tak jest gorszy niż to, ale jest. Stara się chociaż chłopak. Runed Diamond Helmet of Wizard. Nic ciekawego. Mamy po prostu lepsze rzeczy, zwyczajnie. To, co tu nam dropi, to nie ma podejścia w ogóle do tego, co już posiadamy. A ja dalej smoka nie zobaczyłem, czy nie, dalej portalu nie znalazłem. Zacznę to powoli rozwalać. Bo może uda mi się znaleźć jakieś miejsce w końcu. Żeby było normalnie end portal. Bo to jest aż dziwne, że tak długo go nie widzę. Kolejne miejsce, w którym nas nie było. Kolejne bardzo dużo surowców, których teleport under player nie mamy. Hold teleport. Nie potrzebuję takich rzeczy. Unbreaking. To, żeby expa odzyskać, może być. Co takiego? Nie miałem diamentowego miecza nigdy? Gdzie to jest diamentowy miecz? Może faktycznie nie miałem diamentowego miecza nigdy, też ciekawe. Wind Generator, ok. Make your way to the stronghold, find the end portal and complete the frame using the Eye of Ender. Ok, no to wiemy, oczywiście takie głupoty, takie proste rzeczy to my wiemy. Tylko muszę znaleźć jeszcze ten. Muszę znaleźć ten portal jeszcze. Ring on Invisibility. Faktycznie niewidzialny. Fine print, but I can't see it. Patrzcie. Czy to naprawdę jest taki potężny pierścień? Hurry, mamy jeszcze kilka cudów na pierścienie.
Czy co mi to daje? When worn as a ring, I would say I can see it. To nie działa w ogóle? Tu jest jeszcze jakieś inne miejsce, inny slot na pierścienie? Tu jest jeszcze ring. Accessory. No nie, no, to jest tylko tu mogę to założyć. Ale to nie daje nic. Dziwne. Myślałem, że znalazłem coś fajnego, a się okazuje, że to nie działa najwyraźniej. Riders, Bane i XP Boost. No spoko, będę miał pełno rzeczy. Pełno jakichś tam enchantów, mieczy i tak dalej. Tylko, że ja potrzebuję już po prostu walczyć ze smokiem, a nie szukać enchantów. I tak mam miliarda z lepszej temy. Znowu tu wracam. Czy to jest inne miejsce? To może być inne miejsce. Albo nie, to absolutnie nie jest inne miejsce. To dokładnie to samo miejsce. Musimy iść na inne piętro, moim zdaniem. Poszukajmy sobie na tym piętrze rzeczy. Bo na tamtych to ewidentnie nic to nie daje. Nic nie udaje nam się znajdywać. Okej, okay, Flint, jakieś te. To jest mapa. Empty map. Aha. Fajna ta empty mapa. Nie potrzebuję czegoś takiego. Dobra. Ja sobie to napiszę. Strong. Strong. Stry. Co ja tu piszę? Strong. Strong. Stronghold. Loot. Okej. Okay. Tak jest. Nie będę tutaj teraz tego lootował wszystkiego. Bo chcemy znaleźć End Portal. Zawsze End Portal było tak ciężko znaleźć, czy to tylko dlatego, że mamy... Aha, to już w ogóle nawet się... Widzę, nie, troszeczkę nie wyszło renderowanie, w sensie tworzenie tej lokacji. A nie, mówię, czy zawsze End Portal było tak ciężko znaleźć, czy po prostu dlatego, że na moda gramy i teraz nam się wygenerował specjalny typ dungeonu. Bo to kurczę, no, trochę zajmuje czasu, dlatego chyba wam to po prostu pominę już całkowicie, no i zobaczymy się na momencie, aż to znajdę w końcu. Okej, okay, jesteśmy w innym miejscu, ale pytanie, czy to jest coś? Nie. To jest po prostu lekko zepsute miejsce. Ale to tak naprawdę nie ma tu kompletnie nic. Ponownie. To coś to nie jest miejsce przejście dalej. No absolutnie nie jest to przejście dalej. Czyli ponownie szukamy dalej portalu. Niestety. Takie to jest dziwne. Ja zawsze myślałem, że ten portal to tak się łatwo znajduje, nie? A tutaj się okazuje, że no nie do końca. Okej, okay, mam jakiegoś przeciwnika, który nie ma żadnego związku z smokiem, ale możemy sobie go zabić. Znowu mam zapchany pełnek, całkowicie jak wpunek. I to widzę znowu tak w pełni. Także trochę średnio. No już nic tu nie wejdzie. O, ale tutaj jest lutu wszędzie, w każdej praktycznie skrzynce jest pełno lutu. Tylko, że chyba jest sneaking to the location, ma na razie jakieś tego rzeczy. Tylko ja chcę smoka w końcu. Więc czym ty jesteś? Nie wiem. No nie, no przecież szukanie smoka w tej twierdzy to jest normalnie tragedia, no. I co, ja już tyle miejsca, tyle przeszedłem. Tyle przeszedłem, powinienem powiedzieć. Tyle już przeszedłem. I...
Rotten Spellbook. Mamy spellbooka. Nareszcie, mogę sobie tego czary dawać tutaj w końcu. Aha. Spell slot. A jak musiał to otworzyć? What? Daj mi to po prostu do slotu na tą książkę, ale poza tym to nie wiem, jak z tego korzystać, ale to kiedyś zrobimy z tym. Gdzie jest portal? Byłem tu już 15 tysięcy razy na tym środku twierdzy. Koniec zabawy. Zaczynam to po prostu rozkopywać wszystko. I w końcu mi się wydaje, że znajdę to, czego szukam. A przecież tak, kurczę, tyle biegać po tym miejscu, po tym obszarze i nie znaleźć najważniejszego elementu tego obszaru, to jest bez sensu w ogóle. Tam rybiki cukrowe. Czy to jest oznaka, że gdzieś tutaj będzie portal? No nie. To nie oznacza nic. Zupełnie nic nie oznaczają rybiki cukrowe obecnie. Mogę nawet z kill-offa normalnie ich bić, bo kill-off bije na tyle duży damage, że jest spoko. Czy to tu? Nareszcie, ja cię nie wierzę. Ile trzeba było tu łazić. Ładnie to wygląda w sumie. End portal. Nareszcie, widzowie, w końcu. Oczywiście sobie tutaj proszę zrobimy tak. Pecha widzę, mamy, bo nie mamy żadnego slota wpakowanego. O, gdzie dałem te oczy? Gdzie dałem oczy? Do tego plecaka? Do tego plecaka dałem oczy, okej. Okay. Spoko. Jeszcze. No, ale jakie ładne! Jakie to ładne, takie świecące, takie lepsze. Wizualnie. Czekaj, czy to jest shader, czy to jest... No, chyba to jest od shadera akurat. Dobra, idziemy. Co nie? Teraz zepsułem, bo mogłem jeszcze sobie najpierw... expo odłożyć. Chyba nawet to zrobię. Czyli nie powalczymy sobie jednak na razie z tym. Bo ja bym sobie chciał expo odłożyć. No i rzeczy, bo ja mam tyle rzeczy, że jestem tak obłożony wszystkim, że trzeba to wywalić. Sprawdzam co. Oj, co kliknąłem. Aha, shadery zreloadowałem, okej. Okay. Tak. Co mogę wziąć do ekwipunku teraz? Tak. No dobra. To na pewno wywalamy. To też mogę wyrzucić, to też. Te rzeczy idą na exp, tak naprawdę. One to nie daje dużo exp, ale... Ja z tych rzeczy i tak nie będę korzystał. Więc... Równie dobrze to mogę tak zrobić. Mieczy, jakieś te możemy tu wrzucić. Udało się skrzynkę zrobić nową. Kurczę, ja nie mam cały czas nie mam tej serwerowni. Diamond chest. Czego się robi? Okej. Okay. Czyli skrzynka i iron. Dobra. Czyli bierzemy iron, bierzemy złoto, bierzemy diamenty i bierzemy chesta. Dwie nawet. To na chip topazy będą po prostu. A sophisticated chest to są jakie? Pokaż mi. Aha, to ja wiem już jak to działa. To jest z tym, z redstone torchem, faktycznie. Redstone torch. Cyk. Mamy raz. Mamy tak naprawdę, to jest mangans, to nie jest żelazo. Mamy dwa. Teraz mamy to. I na koniec jeszcze cyk. W
sumie nie muszę tego chyba robić, nie? No nie muszę. Mogę po prostu zrobić coś takiego. I to mam na te wszystkie chip topazy i inne takie, inne rzeczy, inne chipty rzeczy. Na razie to postawię tutaj, bo później może zmienimy to miejsce. I teraz tak. Chciałem to postawić tu, następnie zrobić tak. I to muszę zrobić tak, żeby to się połączyło z jakiegoś powodu. Czy jakimś cudem, żeby się to połączyło. Czyli ja wiem, w sumie wiem jak to zrobię. Bardzo prosto to zrobimy. O! He! Działaj! No! Tak miało być. Wspaniale, to wywalamy. Aha, nie mogę stąd z tą bryku wywalić. Super. Wszystkie dżemy, wszystkie rzeczy, wszystkie takie właśnie te idą do tej skrzynki. Bo one są, że tak powiem, no, specyficzne. A jeszcze przy okazji tu mamy ewidentne rzeczy do tej skrzynki. Tak jest. A tak mówię, wszystko. Dobra, w sumie to wam zrobię skróta. Po prostu tu wrzucę wszystkie rzeczy i się zaraz widzimy. Dobra, widzowie, udało się. Wszystko praktycznie jest już zrobione. Teraz tylko dorzucamy sobie do expa, żeby nie stracić go przypadkiem. Bo po co? Po co byśmy go stracili w sensie? Chcemy ulepszyć sobie łuk. Poison typu. Fajne rzeczy to w ogóle daje. Jaki level tu mamy? 59. Chciałbym sobie te zjadł, to który miał level? Zobaczymy zaraz. Dobra. Tu czyś dwa levele. Przy okazji butelkę muszę wziąć sobie jeszcze przecież na oddech smoka. Także no. Przydatne. Ile teraz tego mamy? Wszystkiego? No tak. No tak. 63 level. Potrzebujemy ile? 68? 68, o kurczę. Powiem teraz zejść z poziomem w sumie. Też prawda. No mogę z tak pojedynczy te widzę levele brać. No i zabraknie nam niestety. Zabraknie. Mamy 63. Mogłem obniżyć tyle poziom i sobie łuk zenchantować. Tak jest. Widzę, że to było to w ogóle coś, czego mogę się nauczyć, żeby mi zapamiętało. Robię tak, czy czekam? Chyba poczekam sobie po prostu. Tak jest. Idziemy ubić smoka. W końcu. End portal. I lecimy. Czekajcie, w ogóle questa czy wykonało? Nie, musimy zabić smoka, nie? Tak. Musimy zabić smoka. A, nie, potrzebujemy... Potrzebujemy jajko smoka. Będę potrzebował redstone torcha jeszcze, pamiętam. Albo pistona. Chyba, że teraz mogę po prostu wykopać jajko. Ale to jajko to się później zajmiemy tym. Dobra, co to jest? Co to są za potwory? My chcemy smoka zabić. Co to jest? Ło. Jak to wygląda w ogóle? To jest end. Okej, okay, widzę, że dzieje się ciekawie w tym. O, respi się chyba. Pan smok. Strzały, halo? Czemu mi strzały nie działają? Czy strzały są niekompatybilne z moim łukiem? Co mnie goni? Jakie to jest... To będzie irytujące. Dobra. Scroll of Purification.
Czyli wyłączamy negatywne efekty z siebie. Scroll of Unstable Stability. Mamy to. Czy mogę tak po prostu ręką te... Nie. Nie mogę. Czyli w skrócie... Serio muszę sobie po prostu wziąć normalne strzały. Bo widzicie, minusem było takim, że nie mogę strzelać z łuku, bo tamte strzały ewidentnie nie działają. No cóż. Teraz to już wiemy przynajmniej. To nie to. Nie ta śmierć. To jest ta śmierć. Pytanie, gdzie teraz jest mój grób, nie? No to bardzo istotna sprawa. Gdzie mój grób się znajduje? Gdzie go zrespiło? To musi być gdzieś tam na górze właśnie. Czekajcie. Jeszcze raz. Prawie. O, i gdzie jest ten grób? Tu jest. Super. Teraz mogę szaleć z łuku? Mogę. Wrzuciło mi to tutaj. Dobra. Easy, teraz będzie easy. Tak długo jak mogę latać, to rozwalanie tych oto rzeczy nie powinno sprawić mi żadnego problemu. O kurczę. Zrobiłem. Jeszcze dostało teraz smoczek. Oczywiście my sobie go po prostu zabijemy. Nie potrzebujemy, żeby on specjalnie dostawał obrażeń od wybuchu tych Ender krystali, ale generalnie wiecie. No kurczę. Dobra. To jest ostatni? Pytanie, czy na środku jeszcze są jakieś, czy nie ma? Chyba tu nie ma. Dobra, ale ja potrzebuję, żeby on zaczął używać tego, Dragon's Breath'a. Jest Dragon's Breath. Gdzie mam? Jest Dragon's Breath, okej. Normalnie. Ale nie ma aż tak dużo, jakbym się spodziewał. Jest Dragon's Breath, fajnie. Mamy to. Jedna sprawa, czy mogę, można go kupować? Można, okej, dobra, to już mamy Dragon's Breath, bo wystarczająco dużo. Smog będzie easy do zabicia teraz. Widzicie, patrzcie to. Czy łukiem nie będzie szybciej? Dopóki latamy, to smog jest easy. Smog jest ultra łatwy. W końcu jest to podstawowy boss, którego można zabić w normalnym Minecraftie. Oczywiście ten jest troszkę leciutko podboostowany, już widać, ale... Zasadniczo to jest to zwykły smog. Który po prostu jest duży, który jest w miarę szybki, który może nam uciec, ale ostatecznie i tak go bez żadnego problemu pokonamy. Nie jest on po prostu wyzwaniem na nasz poziom gry. O, że tak powiem. Zaraz go, proszę bardzo, to i rozwalimy do końca. I uwaga, i ostatni strzał. Jeszcze nie. Teraz, ostatni strzał. I make! Kill the Ender Dragon. Ja chcę oczywiście XP-ka z niego. Tak jest. My potrzebujemy przede wszystkim XP-a zabicia tego Ender Dragona.
Jak widzimy, dał nam go całkiem sporo. Chociaż... Jest i powrót. Portal w sensie powrotny. Ale ja jeszcze chciałbym... Ja mam więcej expa? O, są! Są! Już mamy, proszę bardzo, 68 level. Czyli to jest poziom, który... Jest nam... Był dla nas wymagany, żeby, prawda, tego. Czy mogę to jajko zdobyć? Nie. No muszę je zdobyć tak, w takim razie normalnie, tak jak się je zdobyło w Minecrafcie. Czyli po prostu użyć sobie pochodni. Gdzie ono teraz jest? Zlokalizować gdzieś tutaj. Tu jest. Jajko jest. Fajnie. Standardowo... Nie pamiętam, czy trzeba do niego pistona, czy nie, czy po prostu zrobić coś takiego. Wystarczy. Ignore all conditions. Fajnie. Lux point. I czy mam zrobione to? He? Jeszcze nie? Aha. Ten starter power jeszcze muszę zrobić, ale głupie. Dobra. Mamy jajo smoka. Co z niego się robi? Dragon's egg. Tak się kraftuje. A co się z niego robi? Dragon's egg. Spawner modificator? Co? What? Dobra, co to jest? Ender Dragon Death Muffler. Stop Ender Dragon Death Sound within... Okej. Okay. Czyli to możemy ewidentnie spawnować sobie Ender Dragony. Już widzę. Dragon Traverse Backpack. Magma's Cube and Squeeze Backpack Abilities plus gives you strength and regeneration. You will be invincible. But what did it cost? Okej. Okay. Wydaje się bardzo fajne. Dragon Egg Hive. Miniature Exit Portal. Okej. Okay. Spoko. Pieces of Ender Dragon. Gem of the Incandesced Inferno. Dragon Tooth. Dragon Scale. To z Mystic... To już są jakieś rzeczy takie, wiecie, z innych modów generalnie, ale dobra. Spoko. Mamy to. Dobra, to nie, to chyba wracamy, co? Czy jeszcze patrzymy sobie tego? Bo jeszcze, gdzie jest ten portal taki do innego świata? Gdzie on jest? Popatrzmy sobie. Where is portal to defend world? A co to jest? Czy to nie on? Nie, to jest nasza ambona, z której zaczynaliśmy. Tak jest. To jest nasza ambona. Tu jest jakiś malite. Czy to jest pyrolite? Nie, inferium, okej. Okay. To jest prosperity, chciałem powiedzieć. Prosperity, okej. Okay. Gdzie jest ten portal do innego świata? Do dalszego świata. Tu jest. Tutaj, proszę bardzo, ukryty. End gateway. Wishing Eye, okej. Okay. Nie mam perły przy sobie chyba, nie? Chyba nie mam. Ender Air Bottle w ogóle tutaj zebrałem więcej niż... niż Dragon's Breath, ale udało się zdobyć też Dragon's Breath. Dobra, no to wracamy chyba, nie? Wracamy, wracamy. Napisy końcowe! Wiadomo, to już koniec gry, koniec serii, już skończyliśmy wszystko. Jest koniec. Żartowałem. Co tu się stało właśnie? What? O, co się stało? Ty, co się wydarzyło? Zduplikowało mi itemy. Dziwne, nie? Shift. Ej, wait, co? Ej, to źle. Ciekawe.
Mam teraz dwa plecaki żelazne. Ten nie ma upgrade'ów, a ten upgrade ma, czyli to jest mój oryginalny plecak, okej. Belt, no to to jest ten belt. Jetpack, no to... Okej. Się dużo rzeczy tu popsuło, widzę. Ciekawie. Lucky netherite shovel, netherite shovel. Drugi netherite shovel. To wywalamy w takim razie. Elender. Netherite shovel. Firefly. Mam Firefly na głowę? Mogę sobie go tak nałożyć. Nie mogę sobie go nałożyć jakoś... Także mi... No to jest wizualnie, nie? Ale on nic nie daje jako tako, wizualnie. A nie mam czegoś takiego jak head. A jest. A on świeci wtedy w ogóle? Nie. To nie świeci, ale to niech będzie sobie już. Ten plecak to z jakiegoś powodu w ogóle... Nie, rzeczy mi się zduplikowały z jakiegoś powodu. No ale trudno. Nie jest to problem, to najważniejsze. O właśnie, to jest najważniejsze. Co mu to watching eye też wydaje się ciekawe. And... Inferium, jakieś ender shards... Dragon's Egg też chcemy na pewno mieć skopiowany. Crafting on table stick. Okej, też się zduplikował. I to też się zduplikowało. Okej. Lucky and the right shovel of quarrying. Mam dwie netherite'owe shovele, a to są różne netherite'owe shovele. To nie, one się nie zduplikowały chyba. Ile teraz level będziemy mieć? Teoretycznie... What? What? Aha, okej. Dobra. Rozumiem. To jest taki prank. Czemu nie mogę tego rozłożyć? Czy mogę natomiast... wrzucić to tu? Nie. No to co? No to na sprzedaż tylko idzie w takim razie. Ile kosztuje netherite sam z siebie? Gdzie mamy netherite? Ancient debris tu jest, a netherite? Ja netherite'u nie posiadam w ogóle. Taka bieda? Ty no, taka bieda. Tu jest netherite, 50 tysięcy. A, no to nie, to ma sens. To ma sens w takim razie. Dobra, ja bym sobie ten plecak zrobił chyba. Ten Traveler's Backpack lepszy. Dragon's Traveler's Backpack, bo on wydaje się fajny. Czyli 3 stone, 2 perły, 2 Dragon's Breath'y. 3... Gdzie jest Dragon's Breath? Tu. Dwa. Jeszcze dwie perełki. I tak. To tu, to tu. To tak. Tak i tak. A, jest puste butelki, fajnie. Czyli tak, ten plecak możemy sobie chyba odłożyć na razie. Jak pojemny jest ten? No nie, zbyt pojemny. Magma cube, then squeeze backpack. Strength and regeneration. Gdzie on mi daje siłę i regenerację, co? Niby w jakim celu?
Back. What? To. Nie ogarniam, ten plecak powinien coś robić fajnego. I gdzie on niby trafił teraz? What? Zakładam go tak. Nie mam żadnego upgrade'a. Nic nie mam tak naprawdę. Żadnych ulepszeń, niczego. Po prostu totalnie nic. On się nawet nie wyświetla tutaj. On jest w innej kategorii w ogóle. Tylko nawet nie wiem, jak do tej kategorii się dostać. Jakieś arksy. To na pewno nie tu w takim razie. Moa skins jakieś. Co tu się dzieje w ogóle? No nic. Chyba to po prostu ewidentnie najwyraźniej nie działa, więc po prostu cóż, wracamy sobie do naszego poprzedniego układu. Corrupted Bell, spoko. Może być Dragon Zega, wolę sobie zostawić w takiej formie, skoro to i tak nie funkcjonuje tak jak powinno. Tak jest. Czy zrobię natomiast coś takiego, to pod B odpalam to. Okej. No to cóż, to niech będzie sobie tak. Pod B wolę odpalać ten plecak. Dobra, ale w sumie tak, teraz mamy 68 level, dokładnie w tym momencie. Więc naprawdę mogę sobie coś w końcu ulepszyć, realnie. Czy chcę łuk czy miecz? No chyba miecz. Czy ten miecz? W jakim biomie będzie Vibranium? Powiedz mi. A, no zróbmy w końcu tego questa, co? Zróbmy z tego questa. Tak jest. Węgiel, lawa, klej, okej. Węgiel, lawa, klej, spoko. Dobra. Mamy to. A, no to nie, no to pokaż mi z tego przecież. Poczułem to. To się robi z ironu i z bloku. Czyli iron i redstone block. Okej, okay. Chcemy po prostu sobie popchnąć w końcu tego questa do końca. Żeby już to mieć zrobione. Dialect rod. Iron bars. Bars. Okej. Dobra, lecimy dalej. Nie tu. Tu. Cyk. Teraz tylko ten piec, czyli... Cobble. Cyk. I mamy to. Mamy furnace. Nie, jeszcze to potrzebujemy zrobić. Aha. Potrzebujemy dwa takie. Ale to głupie wymyślili. To takie też śmieszne w sumie. Pyk. Mamy piec. Teraz to. Augment Generator. Ja tego nie posiadam. Przypadkiem. O, quest completed. Wystarczyło jedno z tych rzeczy. Ile się rzeczy od razu wykonuje naraz. Augment Factory, okej. Okay. Ender perła, w sensie enderu, jakiś gold dinod, okej. Okay. Lapis lazuli. Cat spawnek, okej, okay, fajnie. Building gadgets. Dobrze, fajnie. Encase copy paste gadget, destruction gadgets. Cat paste gadget. Nie wydaje się to drogie. I wydaje się to całkiem ciekawe. Czyli te rzeczy sobie wywalamy.
no i oczywiście odbieram najważniejszego questa, czyli Atem Star. Tak jest. Tak jest. I te rzeczy, które już nas nie interesują, możemy sobie zwrócić tutaj. Basic Capacitor, jakieś to. I to jest Power for Heat instead of Fuel, no. Czy co teoretycznie teraz bym miał na energię ten piec, ale to nie potrzebujemy. My sobie radzimy jak najbardziej z węglem. Ale zapiszę, czemu by nie. To też niepotrzebne jest nam, to są niepotrzebne. To możemy zrobić tak. Kat spawnek? Nie mogę tego, kurczę, nie mogę tego zapisać, szkoda. Bym sobie spił koty. Bucket? To jeszcze co potrzebuję? Aldemodium Nugget, Diamond, Redstone i Lapis. Czyli żelazo, gold, lapis, redstone i oldemodium nugget. Czy o czymś zapomniałem? No, o diamentach, okej. Okay. O diamencikach zapomniałem, building ten, gadżet, spoko. Poka mnie teraz, gro, co to robi? Tylko najpierw to musimy pewnie podładować. Chyba trzeba będzie piec odpalić. Czy reaktor jądrowy trzeba będzie odpalić? Shift for details. Mode build to me. Wait, what? Block stone. Nie ogarnę, jak to działa. To mi zbudowałoby po prostu takie bloki z stone'u, nie? Dobra, no to jeszcze wiecie co, na razie to darujemy sobie z tym zabawę. Bo jest to dziwne w działaniu. A zamiast tego... 80, okej, 8 level. Potrzebujemy tylko, dajmy sobie 70. I ulepszymy sobie miecz. Mieczek sobie ulepszymy. Zobaczymy sobie, jak potężny enchant to nam da. Mamy naprawdę mamy potężny enchant. Mam 51 quanta, 65 arcane, 100 rectification. Etern 34 na 50 w ogóle max. I fire aspect 3 niby. Trochę średnie to. 68 level. Sharpness 6. Sharpness 7. Okej. I co tutaj jest? Sweeping edge... Sewering? Nie, sorry. Sewering. Severing. Co to robi? Oj. Oj. Ale sobie mi skliknąłem. Severing. Ale totalny syf, nie? Jaki to jest syf? 4 enchanty dostaliśmy. A ja sobie zepsułem chyba FPS w tej grze, no. No zepsułem sobie niestety przez to, że zrobiłem... kupię akcję. Silk Touch? Jak Silk Touch? Nie mogę mieć Silk Touch, nie mogę mieć Silk Touch na tym kill-offie. Ten poison tip się wydaje najciekawszy. No, ten poison tip się wydaje fajny. Ja bym chciał tego poison tipa chyba. Co się wydarzyło? Flame, quick draw, poison tip. Okej, to już lepsze, to lepsze. Dobra, pamiętam na koniec truciznę. Ale szybko do tego, faktycznie działa fajnie. Szkoda, że Infinity Ammo nie mamy.
Village Defender? Okej. Okay. Okej, okay. Kolejny level. Enchantment Extract. Nie wiem, co daje tak naprawdę. Improvise Book. Can cover zombie viagers to viagers by using the Ankh. Can protect viagers and golems from a future death. Protect against undead damage. Aha. No nie wiem, jak to dokładnie ma działać. To jest to ciekawe. Casting sp... to nie... Potion duration jest fajne całkiem, ale nie. Chyba damage. Większy damage bijemy, widzowie. Większe obrażenia. Prezent. Frostbite. Często freeze an enemy one hit. Okej. Okay. Rozumiem, że nie jestem w stanie teraz tak ulepszonym mieczu... A, mogę nawet, widzę. Mogę dać frostbite'a. Ale to fajne akurat. To mi się podoba, tylko że miecz mamy zły, nie? Tak jak mówię, miecz mamy zły, ale... Ale jakby mieć szarpne za tym mieczu... On to nic nie daje praktycznie, to nic nie daje. Widzicie. Kurczę, znowu to zrobiłem. Nie, nie to chciałem. Chciałem po prostu sobie level jeszcze trochę podbić. Do tego kolejny raz do 68. Powinna być jeszcze opcja, żeby rolować te enchanty. Chociaż może to jest troszeczkę bardziej, wiecie, skomplikowane. Tutaj cały czas jeszcze istnieje coś takiego jak Library of Alexandria. Czy 50 eterny musimy mieć, żeby w ogóle zrobić coś takiego. Tylko to już jest... To jest ultra potężna rzecz. Także to już jest całkowity endgame, jeżeli o to chodzi. No bo to potrzebujemy... No nie, jakieś to drogie. A Lot of Quanta i does give higher return? Okej, okay, no to... Soul Touch, 15 Quanty dają, no okej. Okay. Okej, okay, Soul Touch... Skull Shelf, to daje już wszystko po kolei. You don't need infusion for this, you just need to kill the most powerful boss in Vanilla Minecraft. The Shulk Shells increase Eterna to 40. Już zabiłem już. Warden Tentrils. Mam to nawet. Echoing Deep Shelf, Echo Shard, no mamy coś takiego. No i mamy wszystko tak naprawdę z tych rzeczy. Echoing Deepshe, czyli teoretycznie byłbym w stanie to zrobić w ogóle. Infuse Dragon's Breath, okej. Okay. End Shelf, jak się robi End Shelf? Infuse... 80 poziom trzeba, żeby zrobić Infuse Dragon Breath, ale to jest... Kurczę, drogie wszystko. Ten XP to jest bez enchanting setup, co? Deep Shelf of Arcane Treasures, okej, okay, tego nie znam. Five Echoing, Draconic End Shelf. Free End Shelf and Fused Rectification, to posiadamy. Soul Touch, a to co to jest w ogóle? Allows Treasure Enchantments. Deep Shelfy dwa potrzebuje. Czemu ja to nie słyszałem? Skąd? Gdzie jest ten? To nie. Ty, to jest taka w miarę normalna ta Enchantment Library. Taki niższy poziom, który dałbym radę zrobić. Ej, ale to jest ciekawe. Deep Shelf Arcane Treasures. Ja bym chyba to zrobił. Poka mnie to. Będzie mi trochę słabsze enchanty. Chociaż może nie. 29, a jest ile? 34. No ale to wydaje się całkiem interesujące, się to wydaje. Mi się podoba. Zobaczymy, co to w ogóle robi. Dużo bloków złota potrzeba. Potrzeba tam blok emeraldu na pewno. Co jeszcze? A, i dwa diamenty, okej, okay, to tanie dosyć. Pod względem diamentowym.
Byłem broki złota. Dobra. Co to robi? Picture of Arcane Treasures. No teraz bym mógł nawet taniej to zrobić. Wszystko enchanty oczywiście, ale nie o to nam chodzi. Blazing Hellshell mogę sobie wrzucić, tak żeby był zamiennikiem. Teoretycznie mogę nawet zrobić coś takiego, co myślę. Wziąć sobie te... Bo ja tak to przecież robię cały czas, więc te wszystkie clue są niepotrzebne za bardzo. Się źle postawiło. Ja bym zrobić też coś takiego. 32,5. 32,5. Okej, okay, to nie ma znaczenia w takim razie. Czy to jest po prostu już teraz 32,5? Bo nie jestem w stanie osiągnąć takiego poziomu, bo to daje sobie te 2,5 po prostu ponad limit. Ale dobra. Rose Reveal Nafi, nie potrzebujemy tego wiedzieć za bardzo. Knowledge of the Edges. Czy mamy teraz, w takim razie widzę Rectification. Nie, no dobrze, to ja mam 100% Rectification. Vigilante, co to robi? Co jest Vigilante? Vigilante. Wydaje mi się, że walka z Tiger Mobs, czyli Sif. Aftershock. Aftershock. Kurczę, co się stało? Nie, Aftershock. Ale często double the damage done by melee weapons. No to całkiem fajne, to jest nie najgorsze. Knowledge of the Ages, to wydaje się jak coś ciekawego. No, Knowledge of the Ages. Enemy drops are directly converted to... Ua, to fajne, to mi się podoba akurat, to na razie chyba zostawimy sobie ten mieczyk. A Rider's Bane? Rider's Bane. Increased damage against mind colon. Tragiczna. Shimmer? Bo Shimmer to jest negatywny. No nie wiemy. Trudno. No cóż. Dobra, czytam ogólnie o tym Enchantment Library i się okazuje, że ona jest naprawdę potężna. Dosłownie się wciska do książki i to zapamiętaje książki. Maksymalny level w ogóle tutaj to jest 16 dla niej. Czyli infused jakieś rzeczy musimy tu wrzucić. Po prostu. Mamy jakieś infused Hellshelfy zwykłe. Kurczę, no nie ma. Mamy zwykłe Hellshelfy. Będziemy musieli sobie znowu wrócić do starego układu. Czy tego najbardziej podstawowego na infused Hellshelf. 22, czyli co? 15 normalów i 5 Hellshelfów, okej. Okay. Spoko, dobra, tak zrobimy sobie. Niech będzie. Czyli 5 zwykłych Hellshelfów. Tak jest. Znaczy... A, 4, 5 powiedzmy. I oczywiście teraz zwykłe. Zwykłe... Szelfy mogą być takie, mogą być dormanty, mogą być jakiekolwiek inne. Nie ma znaczenia to żadnego. To jest 15? 6, 12... 13, 14, 15, okej. Okay. I teraz możemy sobie ulepszyć te. Czyli ponownie zrobiłem głupotę, że se ten exp wciskam. Powinienem sobie pamiętać, żeby ten exp nie wciskać, dopóki nie skończę robić rzeczy. No to głupie jest. Dobra. Tyle wystarczy tego exp i tak. Czyli tak, Enchantment Library. 4 potrzebujemy takie. Spoko, 4. Czyli 2 za mało. Czyli musimy sobie jeszcze 2 wziąć. I nie wiem, czy nie zrobię z tego więcej. Ale nie, to byśmy bardziej chcieli tego Sea Shelfy lepszy, więcej Sea Shelfów, nie tych Hell Shelfów, okej. Okay.
Infusion. Infusion. Tyk. I się skończył nam poziom. I zaraz się też skończy lapis lazuli. Także mamy to. I teraz tak. Okej, 4T. 4 w Blender. I obsydian. Obsydian mam chyba tutaj dużo, tak jest. Będzie 4, będzie 4. Super. Nawet powiem wam tak. Ten end chest to mi się nawet przyda, bo ja mogę sobie po prostu ender chest w sensie. Ja i tak mogę sobie z niego korzystać tak normalnie, bo ja w ogóle nie korzystam z ender chesta. No to fajna sprawa jest. I tak, enchanting table teraz. I mamy enchantment library. It might 5 dostajemy, okej. Okay. Collecting book, okej. Okay. Czy ja to teraz muszę dać tutaj? Chyba nie. To da samo dostać gdziekolwiek. Czy to teoretycznie to postawię tutaj? I tak. Możemy sobie tu książkę wrzucić. Max level available. 5. Czyli patrzcie to, bierzemy sobie takie oto, proszę bardzo, książki. I my sobie je ekstraktujemy. Znaczy wrzucamy sobie tam. A tych książek to my tu wizualnie mamy całkiem sporo. I możemy sobie normalnie tutaj składować. Jak rozumiem oczywiście. Nie wszystkie książki są fajne, ale dużo jest fajnych. Tu mam te wszystkie kryształy, które zachowałem. Patrzę, czy gdzieś jeszcze książek nie mam. Tu mamy te z Mystic Eyes of Death Collection. I Immunity Exchange. Ale ten Lingering Potion to było też ciekawe, bo teoretycznie... O, ciekawe. Zostaw ten Lingering Potion tutaj. Dobra. Kolejne książeczki. Dobra, mamy książki. Frostbite Fire React. Efficiency tylko 2 niestety. Bulwark. Prevents the weather from being knocked back and can disable an attack. To jest łeb, fajne. Sharpness. Sharpness 5 mamy nawet. Czyli rozumiem, że mogę zrobić coś takiego. Czyli ja to po prostu mogę wyciągać. Okej. Okay. No dobra, no to ma to fajne to jest całkiem. Przechowujemy sobie po prostu książki w takim oto stanie. Bardzo, bardzo spoko. Nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście, że tak. Jest to całkiem spoko, ale wracamy sobie do naszego bazowego układu, czyli po prostu tego. C-shelfy, czy nie? Nie pamiętam, czekajcie. Teraz będziemy troszkę mało mieć rzeczy. Najważniejsze są Hardforged, te seashelfy. O właśnie, to są najistotniejsze tak naprawdę. Blazing Hellshelfy też są ważne. 30, 25, 65. 32,5. Okej, to jest już wystarczająco. Wystarczająco jak najbardziej. No i ponownie mamy The Runes Reveal Nothing, ale to nas nie interesuje. Ważne, że mamy ponownie wszystkiego wystarczająco dużo. Tutaj rzeczy już innych stawiać nawet nie muszę. I to tak naprawdę też mogę odłożyć sobie jak najbardziej tutaj i jest w porządku. Wither Skeleton Skull. No, mogę to postawić niby. O 10 więcej kwanty. No, spoko nawet. I dobra. W takim razie widzowie. Jeszcze sobie tylko questy, nie wiem czy odbierzemy, czy zobaczymy te questy. Skąd jest, to jest quest do odebrania, tutaj jest quest do odebrania, okej, okay, diament, spoko. W sumie nawet powiem wam tak, zrobimy. Okej. Okay. Bardzo dużo rzeczy odebraliśmy naraz.
I widzę chyba jeszcze nie wszystkie nawet. Beehive, o. Beehive. Udało nam się zdobyć. Całkiem ciekawie. Mamy Ancient Debris. Copper Upgrade jakiś. To jest Infused Alloy, jakieś żelazo, Osmium. Void Upgrade. Dragon Scale, to spoko. Mamy hamburgerka. Mamy steczka, fajnie. Andezyd jakiś, to mało istotne, to też. To też. Kolejny Sharpness, fajnie. Grow Iron. Reappearing Block. Thermo Generator. Mało istotne rzeczy to są, możemy sobie wywalić po prostu. Fermented Ice Spider, fajnie. Złote jabłko. Gem Dust. Tu nie wiem, tu gdzieś. Fairy Blood, nie wiem, może gdzieś tu. Jakieś książki kolejne, okej. Mało istotne, ale niech będzie. Aha, widzę, że te wszystkie Woodupety, to one mają różne efekty. Allows you to prevent certain times of death, prevention of falling, cold, darkness, lightning, suffocation. Czyli generalnie tak, czysto teoretycznie jakbym miał niektóre tych lalki, miał te level ich na, no, żeby mieć 100% szansy, to możliwe, że byłbym całkowicie nieśmiertelny, ale... Ale to już jest kwestia... Kwestia do interpretacji, o. Jeszcze mam coś do dobrania. Tak jest. Smooth Stone, Gem Dust. Smooth Stone mamy. Fajnie, mamy ile mamy teraz Sharpnessu? Mamy na... No, mamy... Sharpnessy, dwa jakby... Sharpnessy możemy nałożyć, okej. Okay. Poziom 5 oczywiście. Dobra. Jeszcze? Nie, no już nie. Tu coś jeszcze pokazuje mi, ale nie widzę niczego, żeby dało się odebrać. To jakiś taki... Tu jest coś. Wolf Spawn Egg. Co jeszcze tu pokazuje? Tu jeszcze pokazuje, a tych rzeczy nie odebrałem, okej. Okay. Dziwne, że mi tego nie odbiera automatycznie. Furderium Essence. Kolejne rzeczy się odpalają, bo... Dostajemy rzeczy z questów. Okej, okay, Feather, nie wiem po co mi, ale okej. Okay. Edastra. Spoko. Wszystko. Przyściuteńko mamy, w końcu. Wolf Spawnek też tego wrzucę tutaj. Feather, jakieś tego, to. Deep Learner, jak i Minotaury, Witch, Ma name battle, okej. Okay. Okej, okay, dobra. A więc tak, widzowie. Na ten odcinek to było na tyle. Jeśli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć.